Cześć, jestem make-up artist Alanio. Czemu to jeszcze zrobiłeś Italii? Make-up? Make-up. From Italii. Rome. I today będziemy robić make-up. This sweet twarz. No, czyli tak jak już Alan powiedział, dzisiaj będziemy... Alan będzie dzisiaj mnie malować? Si. To chyba raczej... A nie, dobra, nie wiem. Ja chyba miałem najpierw jestem z Romy. Okej, okay, przepraszam. Dobra, co to zaczynamy? Si. No to od czego chcesz zacząć? Mordka. No dobrze, ale co chcesz? Jestem zestresowany, dawno nie byłem przed kamerą. Spokojnie, zaraz ogarnę. A to nie to, tak? To nie pianka do jedzenia. Myślałem, żebyś mnie karmić najpierw, tak po zjedzenie. Droga damo, gdzie masz podkłady? Nie chcę żadnej bazy? A po co? Jestem taki make-up artist, nie wiem czy... To masz. Bazy chciałbym. To masz to. Sprawdzam się, moja droga. Którą chcesz? Daję do wyboru te trzy. Którą? Marco Jacobs, oby to Włoch pewnie. Pewnie nie Włoch. Ha! Lata praktyk. No nakładaj to, a nie się zmyraj. Tak, zmyraj. Najważniejsze jest w strefie T. Tutaj ale jeszcze... Przepraszam. Ty jesteś na redukcji. Bo zęby ci wysmaruję. Smarujemy. Tu zaraz zrobimy konturowanie. Dzisiaj byś miał konturowanie czoła. Bazą. Nie bazą, tylko bronzierem. Dobrze, baza, ładna baza. Trochę krem z Nivei, ale to nie jest to szczegół. Ważne jest, żeby dobrze klepnąć. Cię klepnę wtedy na cały make-up artist from Rome chcesz klepać po twarzy? Tak. YouTubery jedne. Okej. W Japonii mówią, że trzeba klepać. Continuing. Dobra, przybliżyłam trochę, żebyście mogli lepiej zobaczyć to arcydzieło, które będzie na mojej twarzy. Masz. Misia. A co? A co, ja misiu jakiś? No misi korzysta. Babę. Nie babę, Antonio, Alanio. Antonio. No dobrze, no. With SpongeBob. Tak. No. Się na twarz nakłada. Nie no, mogłeś gumeczki, ale to wtedy wiesz, ciężej by to czyścić. Chyba podkładu na nosi nie potrzebujesz. Potrzebuję. A, wiedziałem. Sprawdzasz mnie. Czekaj, najpierw rozmierujemy. A się tak dużo... Ile tego się tam bierze? Ja dopiero co kropeczkę daję, już na całą twarz, wiesz. Dobra, trzeba dobrze przycisnąć. Co ty robisz? Do mnie ruki. Co teraz? Ej, no to... No, co chcesz teraz robić? Oczęta, znaczy nie począć się zrobić. Jak? No jak? No dobrze! No potrzebujesz. Ty mnie pytasz, co ja potrzebuję. Nie! Tak. Alanio, 22 lata do 4. Użyję 23. No, to co chcesz? Cienie do Polski poprosił. Te polskie produkty mnie zaskakują. To nie polskie. Okej. To się popsuło. Twoją czętą. O, cholercie. Coś się stało? Nie. Będzie dobrze się trzymać. Nie smażysz przez tydzień. Zrobię ci tęczę a la Picasso. Znaczy nie ukolorowicie. Bardzo dobrze, bo to daltonistyczne. Znaczy tak. Dla tych co... Jak nie ma ciepła? Serio? Nie, na żarty, wiesz? To jest Matrix, to tak naprawdę nie poleciało.
Ale to powiedz, czego używasz? Używam paletki cieni. Makeup Revolution. Och, coś tu ze mną wspólnego ma. Makeup. Nogą. Ultra Eye Shadows. Jak masz z tyłu? Flawless. Ha, to ja. To no. Fajna Beyoncé lecz. Flawless. I work up like this. Jak prawdziwy artysta w podciągnę. Czy ty w końcu dotkniesz tego pędzla? No, papy, maluj mnie. Myślę. Jak dokładnie? Bo ja nie chcę to zrobić tak, wiesz. Ja mam dar. Sam i chodź. I nie wchodź. Wiesz co? Wiem co. Make-up. Co to tak dużo się nakłada? Nakładałeś ten dzień przez 5 minut na ten pędzel, to masz dużo. A to mów, co robisz? Wkładam jakiś kolor. No, ale co nie znasz, jak nie wiesz, co to jest. Ale nie było ładnie bez tego. Nie, muszę to zmienić. Wybaczcie to krzesło, ale ja nie wiem, o co chodzi. Ale jest po prostu za ciężki. To krzesło nie wytrzymuje. Mnie to nie bawi. Nie bawi. Szczęście nie, ja widzę z tobą. Dobra, uratujemy to jakoś. Dostałeś kiedyś kredką do oczu w oku? Nie. To dzisiaj dostałeś. To jest nowy trend w modzie. Kredka w oko. Malujemy białko na czarno. Super. Będziesz jak popyk. Czuję to, czuję to. Zamknij oczy. Wiesz co, jednak tego nie czuję. Co chcesz? Kredkę do oczu. Jaką kolorę? Eyeliner. Że mam takie rzeczy? Co to jest za syf? Dobrze, że tego nie widzicie. To jej oczy przy tym to jest to dzieło sztuki. Dobra, czekaj, chyba będę inny w tych sprawach. Takiego czegoś jeszcze nie widzisz. Sam nie wiesz. Ja mam się nie śmiać. To nie to! Zamiecz. Ale mam być poważny? No nie wiem, no już coś zrobiłeś, nie? Ale wiem, że to się nie udaje. Ale wiesz co, teraz wyglądam złowrogo. Ja bym się bał podejść do ciebie. Ja bym też nie podeszła. Dobra, tak. Wiesz, jak dostałbyś propsy, jakbyś ładną kreskę zrobił? Dobra, dobra. Widziałeś kiedyś logo lotniskowe w Wrocławiu? No. Też masz takie trzy pasy. Świetnie. Ten dół jednak chyba trochę mi nie wyszedł. Wolałem zostawić na górze. Moi drodzy, teraz przyjdź. Chcecie mieć tak jak ja. Jakie mam przyjemne? Tragiczne. O kurczę. Prymi robi się w ten sposób. Bierzecie delikwenta po tramie, ale jesteś teraz... Ej, to jest jakiś filtr ze Snapchata, czy to ty? To ty! Weź trochę do tyłu. Tak. Klamerze, jakbyś filtr miał taki zły. Dobrze, bierzemy delikwenta. No chodź tu. Maluj mnie. Płaczę trochę już nawet. No, malujemy. Pamiętaj, jak brwi są ważne. Fuck. Jakie mam je tragiczne, jak musisz to naprawić? Bierę to pod uwagę. Dobra.
Dobra. Ale co się więcej nakłada? Babę? Alaniu. Przepraszam, Alaniu, ogarnij. A z tamtej strony mi nie zrobiłeś tej punktówki. Tak, nie wiesz co ci tu zrobiłem. Taki ciemny ten kolor trochę jest. Jak na bardziej 10 warstw to jest ciemny. Nie spodziewałem się, ja mam lepsze we Włoszech. Wiecie okay. Coś? Chciałem ci... chciałem ci zęby na czerwono wymalować. A rzęsy chcesz malować, czy nie? Nie, nie, nie. Ja rzęs nie robię. Okej. Okay. Bo tu niszczy. No to weź może twarz zrób jeszcze. A co z twarzy? Przecież ona jest idealna. No, nie no, konturowanie no, również. O tak, czoło trzeba zrobić. To co chcesz? To chcesz na mokro? No, no. Które chcesz? Może być nawet ice cube. Chcesz na sucho? No to weź sobie jak na zamiast. Dziękuję, ten, tak? Tak. No konturować chcesz, twarz. No fuck. Powiedz jakie kontenerko użyłeś do Dajka. Konturowania. Ale pokaż. Tak, miejcie teraz pompę, ci wszyscy, co oglądają makijaż. Się nie znacie. Prawdziwe. Konturowanie. Czoło robi się jak najbliżej tutaj. Wiecie co? Z początku się starałem, ale teraz już wolę się bawić. Większy ból. Co znaczy, że na początku się starałeś? Kiedy był ten początek? Wykładałem podkład i... Tak, to było staranie się. I tutaj cień za pierwszym razem dostarałem się, ale widzę, że nie wychodzi, więc... Ale gdzieś na sucho, tego się nie rozciera już. Na mokro się rzeczy rozciera. Tak? Tak. Czemu nie mówisz wcześniej? Ja zapomniałem. U nas tylko na mokro jest. No to się pytałam, czy jesteś na mokro. Lubię ten produkt. Alan był na tej kampanii, którą... Znaczy kampanii. Na tym filmie, który nagrywaliśmy, więc już wie, gdzie to nałożyć. chyba nie wiem. Będziesz włosy myć? Może nie, nie mam przed chwilą. Wykontrolowane to masz na pewno. Niekoniecznie czoło, bardziej włosy. Zapisz jak pies po spacerze. YouTuber, do niechę. Skończmy to, tak? Usta. A, ale policzków nie robisz nic. Nie, myślę, że nie ma potrzeby. Nie. Jaki jest kolor? Czerwony. Czerwony chcesz? Mhm. Może się komponować. Bo znaczki mam ładne. No dobra, ładnie. Dobrze, niech będzie. Power put acrylic muła. Muła, muła. Chcesz jakąś konturówkę? Chyba nie. Powiększymy jej usta. Zamknij oczy. Ale po co mam zamykać oczy? Dobrze wiesz. Coś się nie spojrzała wcześniej. Powiem ci na końcu trik. Co robisz? Wiecie co? Zainspirowałem się tym z Batmana Jokerem. Wyjdę tak. Dobra, starczy. Już jesteś gotowy? To daj mi, bo ja chciałabym się zobaczyć. Już mówię? Dostać lusterka? No, możesz. No, ale ale nie dam ci. No daj mi. Daj mnie. Uważasz, że ładnie wyglądam? Nie. Baba, miałeś zrobić, że jestem ładna. Dziecko lepiej by mnie pomalowało. Ale ja się starałem. Oprócz tego, że miało być forfun trochę.
A co ci nie pasuje? No ale mówiłeś najładniejsze usta, ja lubię. Nie no, usta przecież szły ładne, kurde. Bo wiecie, ja ogólnie zrobiłbym ładniej, tylko chciałem trochę for fun, żebyście mieli dobry dzień. Chociaż wy. Chciałabym powiedzieć, że ładnie podkład nałożyłeś, ale tu mi się zebrał, więc nie nałożyłeś, bo ładnie. Się zebrał. No tu widzisz te zmarszczki. No rzeczywiście. No. Ale popatrz, jak podkreśliłem dwie worki podkreślone. Tak, bardzo doceniam. Uwielbiam, jak ktoś mnie podkreśla. A z daleka wyglądasz jak mim teraz. A ja z kiedy to tragicznie wygląda z daleka. Widzisz, jakiś filtr. Nie ma nic, nie? Dobra, więc mamy nadzieję, że chociaż dobrze się bawiliście przez ten film i troszeczkę, jeżeli mieliście zły dzień, no to wam go poprawiliśmy. W sumie Alan, bo ja się prawie nic nie odzywałam. Ty na sobie coś gadałeś. No fuck. Miało być śmiesznie, a jest pięknie. Chyba na odwrót miało być pięknie, jest śmiesznie. Fakt. No. Polski trudny język, jeszcze się nie nauczył. Dobra, więc dzięki bardzo za oglądanie. Ja idę się zmyć. Sorry. Tak. Jednak. Pięć dych. Nie. Dobra.